A teraz zapowiem panią Ariannę Godlewską, wspaniałą artystkę, piosenkarkę, aktorkę. Pani Adrianna Godlewska, proszę pan. Dobry wieczór państwu, jestem szczęśliwa, że mogę tutaj być. Oczywiście dziękuję przede wszystkim panu Andrzejowi, ale też jakoś się cudownie poczułam poprzez te wspomnienia związane z Syreną, bo to było miejsce, w którym właśnie debiutowałam tuż po uzyskaniu dyplomu w szkole teatralnej. Wprawdzie byłam najmłodsza wtedy w teatrze, ale byłam wśród grona najwspanialszych artystów estradowych. Naprawdę dzisiaj to już jest jakaś niesamowita legenda, wspaniała, ale pamiętam tych ludzi i byłam niesamowicie zaszczycona tym, byłam dumna. Jestem oprócz tego bardzo zadowolona, że tutaj jestem, proszę państwa, w gronie takich, jak mówił pan Andrzej, wesołych staruszków. Jest po prostu cudnie. No to w ramach, że tak powiem, produkcji artystycznych, to co, Andrzejku? Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne tak stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział? Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów? Żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał? A przecież jutro się spotkamy tutaj znów i tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. A zaczarować chyba musiał tutaj deszcz. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne i te topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na ukos, i na wprost, a w tej uliczce, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiał tutaj deszcz.